Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego spotkania chciałabym Państwu przekazać informacje, które myślę, że są ważne dla mieszkańców naszego regionu i nie tylko naszego regionu. Wszyscy zmagamy się z pandemią. W tej chwili jesteśmy na etapie przechodzenia trzeciej fali. Mamy nadzieję, że jesteśmy już po tym szczycie i to, co najgorsze, jest za nami. Ale jak już widzimy z doświadczenia tegorocznego, przebycie samej choroby COVID to nie jest już koniec problemu. Okazuje się, że pacjenci, którzy przeszli chorobę COVID, niezależnie od ciężkości przebiegu tej choroby, czy byli w ciężkim stanie, przebywali w szpitalu, czy byli wspomagani na przykład respiratorem, czy też przebieg tej choroby u nich był lekki, u tych pacjentów pojawiają się późne objawy. Późne objawy, które w znaczny sposób mogą utrudniać normalne funkcjonowanie i utrudniają powrót do normalnej aktywności życiowej, taką jaką prezentowali przed chorobą COVID. Dlatego też, biorąc pod uwagę te różnego rodzaju powikłania wczesne, późne, dotyczące różnych obszarów funkcjonowania człowieka, bo zarówno te fizyczne, takie jak odczucie zmęczenia trwające kilka miesięcy, mniejsza wydolność fizyczna, duszność, która może się pojawiać, ale również pojawiają się objawy psychologiczne, takie zaburzenia zdrowia psychicznego, które będą wymagały również interwencji. Dlatego minister zdrowia wspólnie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o uruchomieniu kompleksowego programu rehabilitacji post-covidowej. Ta rehabilitacja post-covidowa jest dedykowana pacjentom, którzy przeszli chorobę, niezależnie od stopnia ciężkości, przeszli chorobę COVID. Mogą z niej korzystać pacjenci, którzy do roku czasu od momentu przebycia choroby mogą korzystać z rehabilitacji w różnych formach. W tej chwili został ogłoszony nabór przez Narodowy Fundusz Zdrowia podmiotów, które będą realizować rehabilitację post-covidową w formie stacjonarnej i w formie leczenia uzdrowiskowego. Już w tym czasie podmioty, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, mogą zgłaszać chęć realizacji takiej rehabilitacji. To jest bardzo ważne, aby jak najwięcej takich podmiotów się zgłosiło. Wiemy, że w naszym regionie są szpitale, które mają zakontraktowaną rehabilitację ogólnoustrojową. Maska mi przeszkadza cały czas. Rehabilitację ogólnoustrojową bądź też pulmonologiczną. Tak to dotyczy chociażby szpitala w Brzesku czy szpital w Tarnowie, szpitale tarnowskie, które mają zakontraktowaną taką rehabilitację. Mogą też zgłosić się uzdrowiska, szpitale uzdrowiskowe, które prowadzą rehabilitację w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej. W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisze kolejne zarządzenie, na mocy którego będą mogły zgłaszać się podmioty, które spełniają warunki do prowadzenia rehabilitacji post-covidowej, które będą mogły realizować tą rehabilitację w trybie ambulatoryjnym i w trybie rehabilitacji domowej. To jest bardzo ważne, bo część pacjentów niekoniecznie musi wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, bądź też ich stan zdrowia jest na tyle ciężki, że nie mogą odbywać rehabilitacji ambulatoryjnie, czyli dochodzić do ośrodka, który prowadzi tą rehabilitację. W związku z tym będą mogli korzystać z tej rehabilitacji domowej, czyli zespół rehabilitujący będzie dojeżdżał do takiego pacjenta. Jak długo będzie trwała taka rehabilitacja? Więc jeżeli chodzi o tą stacjonarną rehabilitację, przewidujemy, że w zależności od stopnia ciężkości może być ta rehabilitacja, może trwać od 2 do 6 tygodni. W ramach takiego pakietu usług rehabilitacyjnych pacjenci będą mogli uzyskiwać świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej,
takiej kinezyterapii, czyli leczenia ruchem. Dużo będzie w ramach tego pakietu świadczeń, uwzględnianych świadczeń mających na celu poprawę wydolności oddechowej. Tutaj głównie ćwiczenia oddechowe wspomagane różnymi metodami, ta kinezyterapia, leczenie ruchem, ale również będzie możliwe stosowanie innych zabiegów rehabilitacyjnych, które będą poprawiać ogólną sprawność ustrojową. Co ważne, w ramach tej rehabilitacji pacjenci, niezależnie od formy, czy w szpitalu, czy w uzdrowisku, czy w ambulatoryjnie, czy w warunkach domowych, mogą korzystać z profesjonalnego wsparcia lekarskiego, jak również będą mieli finansowaną opiekę psychologiczną. To jest takie novum, ponieważ wiemy doskonale, że w tej chwili pacjenci, którzy przeszli chorobę COVID, w dużej mierze uskarżają się na różnego rodzaju problemy zdrowia psychicznego, problemy emocjonalne, wymagać będą na pewno wsparcia przez psychologów. I w ramach tego świadczenia również takie wsparcie będą mogli otrzymać. Ważne jest, aby dotrzeć w tej chwili do wszystkich podmiotów leczniczych, które prowadzą tego typu działalność, aby te podmioty lecznicze zechciały złożyć swoją ofertę do Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ to nie będzie się odbywało w trybie kontraktowania, tylko zgłasza podmiot leczniczy gotowość do udzielania tych świadczeń. Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia będzie weryfikował, czy ten podmiot spełnia te wymogi, które zostały określone. I po spełnieniu tych wymogów, po stwierdzeniu spełnienia tych wymogów, taki podmiot będzie mógł realizować te świadczenia. Co jest istotne, że te świadczenia będą finansowane z funduszu covidowego, przeznaczonego na walkę z pandemią, czyli ten rodzaj świadczeń nie uszczupli środków, które znajdują się w Narodowym Funduszu Zdrowia i przeznaczone są na rehabilitację dla pozostałych pacjentów. Więc jest to dodatkowe środki, dodatkowe świadczenia z zakresem wykraczające ponad tą standardową rehabilitację, która w tej chwili jest finansowana przez NFZ i dedykowane do pacjentów po przebyciu choroby COVID. Na te świadczenia będzie mógł kierować lekarz rodzinny, lekarz, który opiekuje się tym pacjentem. Jaką formę dobierze dla konkretnego pacjenta, zdecyduje o tym na podstawie analizy stanu klinicznego tego pacjenta oraz przebiegu choroby, czyli będą wykonane po analizie zdjęć rentgenowskich, tomografii czy jakichś innych badań, zdecyduje, jaką formę ta rehabilitacja u konkretnego pacjenta ma przybrać. Czy to musi być leczenie uzdrowiskowe, czy szpitalne, czy powiedzmy jeszcze jakaś inna forma tego leczenia. Jest to ważne, aby jak najszybciej te świadczenia mogły być realizowane, dlatego ważne, żeby podmioty lecznicze, które mają ten potencjał, żeby składały oferty. Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym naszym przypadku Krakowski Oddział Narodowego, Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia już przyjmuje zgłoszenia do realizacji. Jestem w stałym kontakcie z panią dyrektor NFZ-u i pani dyrektor twierdzi, że każde te oferty będą szybko analizowane. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej, nawet może w maju, już pojawiły się podmioty, które będą udzielać świadczeń z zakresu rehabilitacji. Jest to bardzo ważne, bo wiemy, jak dużo pacjentów w tej chwili przebywa w szpitalach. Wiemy, że jeszcze nie jesteśmy po szczycie tej fali w szpitalach, ponieważ w tej chwili, jeżeli chodzi o zapadalność, czyli zakażenia koronawirusem, ta ilość nieznacznie spada, ale w szpitalach w tej chwili przechodzi fala tych wzmożonych zachorowań jeszcze sprzed tygodnia czy przed dwóch tygodni. Tych pacjentów potrzebujących wsparcia po przebyciu tej ciężkiej choroby będzie bardzo dużo. I dlatego też minister zdrowia wspólnie z premierem podjął decyzję o uruchomieniu nowego świadczenia. Mam nadzieję, że u nas tych podmiotów zainteresowanych będzie wiele. W ramach tego świadczenia zwraca się uwagę na tlenoterapię, inhalację. Wiemy, że na naszym terenie funkcjonuje kopalnia soli w Bochni, która cieszy się już od wielu, wielu lat
taką bardzo dobrą, bardzo dobrymi warunkami środowisko, które mogłyby być wykorzystywane przy rehabilitacji takich pacjentów, więc też liczę na to, że na terenie Bochni takie świadczenie zostanie zakontraktowane po to, żeby pacjenci mogli korzystać z tego wsparcia po przebyciu tej ciężkiej choroby, jaką jest choroba COVID. No, nam zależy na tym, żeby jak najszybciej te podmioty, które złożą oferty, no wiadomo, że musi być dokonana pewna wizytacja tych podmiotów leczniczych, bo NFZ finansując to świadczenie musi mieć pewność, że ten podmiot spełnia warunki, więc po przeanalizowaniu tych ofert, wizytacji tych pomieszczeń jak najszybciej na pewno te umowy zostaną podpisane. Z informacji uzyskanych od pani dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że będzie to na pewno, no prawdopodobnie maj. Także chcemy, żeby jak najszybciej te oferty były. Jeszcze w tym zarządzeniu prezesa jest wskazana konkretna kwota, jaka jest przeznaczona na jednego pacjenta. W leczeniu stacjonarnym i uzdrowiskowym jest to 180 zł, więc to jest kwota na pewno bardziej atrakcyjna niż przy takiej typowej rehabilitacji. I powinna w ramach tej kwoty wystarczyć na pokrycie kosztów rehabilitacji każdego pacjenta. To jest kwota za jeden dzień. I co jest bardzo ważne, pacjent nie będzie pokrywał żadnych kosztów. Niezależnie czy jest w uzdrowisku, w szpitalu, czy w ambulatoryjnym lecznictwie, nie będzie pokrywał żadnych kosztów. Ja myślę, że większość tych podmiotów, które prowadzą już rehabilitację, to posiadają taki potencjał, bo jeżeli chodzi o katalog zabiegów, to są te zabiegi, które praktycznie są w dyspozycji każdego szpitala, który prowadzi rehabilitację, czy podmiotu, czy uzdrowiska. Są poszerzone usługi z zakresu psychologii, tego wsparcia psychologicznego, więc tutaj na pewno psycholog będzie niezbędny. Myślę, że tu nie powinno być problemów i dyrektorzy szpitali potrafią sobie zorganizować. No i też myślę, że bardzo cenne będą takie warunki, które mogą zaoferować na przykład kopalnie, bo tutaj ta rehabilitacja oddechowa będzie na pewno o wiele bardziej skuteczna niż prowadzona w innych warunkach. Ale też katalog zabiegów rehabilitacyjnych jest tak duży, że każdy podmiot może zaoferować praktycznie dla każdego pacjenta tak indywidualnie dedykowane zabiegi.